Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na denko. Denko kosmetyczne. Wy lubicie ten format. Ja go lubię nagrywać. Lubię sama go oglądać, lubię go montować, więc wszystko idealnie. A tak się złożyło, że jeszcze, słuchajcie, mam ostatnią turę kosmetyków, które wydenkowałam. I mam na razie zero nowych. I muszę Wam powiedzieć, że przez najbliższy czas wydaje mi się, że za dużo kosmetyków się nie będzie u mnie kończyło. Chociaż wiecie, jak to jest. Ja tak mówię, a potem się okazuje, że w ciągu pół miesiąca albo miesiąca zbiera mi się kolejne denko. Bo a to maseczki do twarzy, a to żel mi się do twarzy skończy, a to krem taki, śmaki i owaki. No ale dla Was dobrze, bo macie więcej oglądania, dla mnie lepiej, bo mam więcej filmów do nagrania. Więc wszystko się zgadza, a przy okazji używam tych kosmetyków, które kupuję i je zużywam, więc nie wyrzucam pieniędzy w błoto, później wyrzucając po prostu przeterminowane kosmetyki. Znowu mam tu sporo kosmetyków i znowu mam, słuchajcie, je nieposortowane w żaden sposób. Na pewno mam kilka większych opakowań, no i widzę, co to jest, tak, typu żele pod prysznic czy tam odżywki do włosów. Mam na pewno jakieś różne rodzaje serum do twarzy, coś do ciała, jakiś make-up, bo robiłam trochę porządków też w toaletce i nie mówię tu o tych porządkach, które oglądaliście, które wy oglądaliście ze szminkami. Jak zawsze, słuchajcie, to jest moje ostatnio ulubione ustawienie. Ja chyba, nie wiem, odkryłam swoje ustawienie, które ja tak lubię. Po pierwsze jest mi super wygodnie, bo siedzę sobie na swoim łóżku. Jest mi naprawdę na nim wygodnie. Po drugie, w tle wy widzicie zazwyczaj jak nie jeden brzuszek, to inny brzuszek. Wszyscy mają do mnie dostęp. Mam tutaj też dobre światło, bo mam światło prosto poza lampą też dzienne, bo siedzę na wprost okna, więc też jest fajnie. Więc chyba tak zaczniemy nagrywać w tym ustawieniu. Chociaż pewnie wiecie, filmy się będą przeplatały. A dajcie w ogóle znać, czy takie ustawienie kamery Wam się podoba. Zaczniemy, słuchajcie, od włosów. Tradycyjnie zazwyczaj zaczynam, chociaż nie, chyba od żeli pod prysznic, nieważne. Zużyłam, słuchajcie, trzy odżywki będą chyba w tym filmie i to jest jedna z nich. Odżywka z Coco Palm i to jest w ogóle, słuchajcie, odżywka, która była pionierem, jeśli chodzi o droższe odżywki do włosów u mnie i takim pionierem też japońskiej pielęgnacji włosów, bo ja po prostu zakochałam się w ich formułach odżywek i moje włosy po prostu uwielbiają tą formułę, jeśli w ogóle chodzi o tą japońską pielęgnację włosów i profesjonalną też pielęgnację włosów. Tylko że, słuchajcie, jej zapach nie do końca mi się podoba. I w porównaniu z tymi odżywkami, które teraz mam, które też widzieliście w holach u mnie, a jeżeli nie, to zapraszam Was do tamtych filmów, tych ostatnich też japońskich odżywek, które kupiłam i które mam, jest ich trzy. W przeciwieństwie do tych odżywek, ta ma najbrzydszy z tych wszystkich odżywek zapach. Ona ma taki mocno kwiatowy, to jest zapach neroli chyba. Co tutaj piszą? Zaraz Wam powiem, czym to pachnie. Japoński naturalny rytuał pielęgnacji włosów Coco Palm łączy tradycyjne naturalne składniki aktywne z najnowszą technologią formulacji. Keratynowa kuracja uzupełniona jest odżywczo nawilżającą kompozycją botanicznych ekstraktów z palmy kokosowej, hibiskusa, jakut akai oraz organicznego oleju kokosowego pozyskiwanego z poszanowaniem środowiska i praw człowieka. Rytuał pobudza również zmysł energetyzującym zapachem kwiatów neroli. I mi ten zapach nie odpowiada. On mi się do końca nie podoba, natomiast samą odżywkę lubię i ja ją bardzo polecam. Jeżeli macie włosy takie jak moje, czyli skłonne do puszenia się, suche, skłonne do puszenia się, to ona jest świetna, bo przepięknie wygładza te włosy i naprawdę one nie są oklapnięte, mają objętość, ale są ładnie wygładzone i ja te odżywki bardzo lubię. Nie miałam tej niebieskiej, bo tam jest jeszcze to jest ta wersja pomarańczowa, jeszcze jest jakaś niebieska. Nigdy tamtej nie miałam, więc nie wiem, jak ona by się zachowywała na moich włosach, ale ta z olejkiem kokosowym i keratyną, co tu jest, regeneracja i blask, ochrona, odżywienie i wygładzenie i ułatwia stylizację i ze wszystkim się zgadzam. I naprawdę ją bardzo, bardzo Wam polecam. Wiem, że to nie jest tania odżywka, ale jest świetna. Dobra, lecimy dalej. To teraz wyjęłam coś nie do włosów, ale to będzie ciekawiej. Czyli tradycyjnie, słuchajcie, żel z Isany. Sunset Beach. To jest żel pod prysznic z Isany za 4 grosze. Za 4 złote z groszami. Przepięknie pachnący. On pachniał, słuchajcie. Czym on pachniał? Siadasz nad morzem w ciepłym piasku o zachodzie słońca i kończysz dzień spełniony i zadowolony. No marzę o tym, powiem szczerze. Zamykasz oczy, wsłuchujesz się w śpiew ptaków i delikatnie poruszając się
i delikatnie poruszające się na wietrze palmy. Zatrzymaj czas dzięki egzotycznym, owocowym doznaniom pod prysznicem. Więc to pachnie egzotycznymi doznaniami pod prysznicem i taka jest prawda, bardzo Wam polecam, tak jak zawsze Wam mówię, żele Zisany to jest życie dla mnie, są najlepsze. Kolejnym produktem do włosów, który zużyłam i też jest to profesjonalna pielęgnacja i też słuchajcie, świetna odżywka, jest to odżywka z Be Eco i jest to SOS Nutrition Mask z imbirem, z cytryną, regenerująca maska do włosów, ułatwiająca ich rozczesywanie. Jest to marka Mila i tu mamy w ogóle 250 ml, a opakowanie jest bardzo małe, tak a propos. Natomiast powiem Wam szczerze, że ta maska jest bardzo wydajna. Jak na 250 ml, to ona naprawdę sporo czasu u mnie wytrzymała, jakby sporo razy ją użyłam, co było dla mnie zaskoczeniem, bo zazwyczaj te mniejsze maski, no to wiecie, kilka myć i... do denka, a tu ona, oczywiście też jej nie używałam za każdym razem, więc tu nie będę kłamała, ale ona długo wytrzymywała. W sensie mało pompek było potrzeba, żeby te włosy pokryć, przez co ona po prostu była wydajna. O, w ten sposób będzie najlepiej to brzmiało. I powiem Wam szczerze, że bardzo ją lubiłam i ona mi się bardzo dobrze sprawdziła i w ogóle mam ochotę sobie kupić, nie widziałam jej ostatnio w Hebe, widziałam inne produkty tej marki, tej konkretnie nie widziałam, wiem na pewno, że jest online, dostępna i w ogóle mam ochotę ją sobie kupić, ale na jakiejś promocji i pewnie kupię. Ona w ogóle będzie bardzo fajna dla osób z rozjaśnianymi włosami, no bo ten imbir i cytryna będą dodatkowo jeszcze podkreślały blask i wydobywały, wiecie, te wszystkie odcienie blondu. 95% składników pochodzenia naturalnego, bardzo ładnie wygładzała, bardzo ładnie nawilżała, naprawdę świetna maska. Bardzo Wam polecam. A marka mało znana, chociaż powiem Wam szczerze, że coraz chyba bardziej znana, i mam w ogóle ochotę z tej marki więcej rzeczy przetestować, bo ja nigdy z tej marki poza tą odżywką nic nie miałam, a tam jest dużo ciekawych produktów, więc muszę popolować na jakieś promocje. I kolejny produkt do włosów, który mało mi nie rozbił znowu laptopa. Ja po prostu nie wiem, jak ja nie rozbiję tego laptopa, to będzie jakiś cud. To jest, słuchajcie, chyba większości z nas znana maska, może nie tak konkretnie, ale w ogóle maski z ProSalonu i produkty z ProSalonu są dosyć znane. I tu mamy keratynową trójkę, czyli Protein Therapy, Keratin Complex, maska do suchych włosów, tak, odbudowująca. Proteiny jedwabiu, keratyna, ekstrakt z aloesu, przeznaczona do intensywnej odbudowy włosów suchych, zniszczonych oraz średnio i wysokoporowatych. Proteiny jedwabiu i keratyna gwarantują odbudowę struktury włosa, przywracają elastyczność i sprężystość na całej jego długości oraz zapobiegają łamaniu się włosów. Dodatkowo aloes silnie nawilża, zmniejsza i wygładza włosy. W rezultacie włosy odzyskują siłę, witalność, stają się gładkie i nawilżone oraz zyskują spektakularny blask. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ta odżywka jest świetna. Ja też, słuchajcie, nauczyłam się, że nie używam jednej odżywki cały czas. To znaczy mieszam sobie odżywki i akurat muszę Wam się przyznać, i mówię to zupełnie szczerze, że te trzy miałam równocześnie praktycznie pod prysznicem. I w zależności od dnia sobie używałam której z nich i naprawdę zauważyłam bardzo fajne efekty na swoich włosach. Bardzo Wam polecam tą odżywkę, bo ona ma niską stosunkowo cenę, jeszcze w ogóle na promocjach można dorwać, w naprawdę fajnych cenach. Ma 100 gram, 12 miesięcy od otwarcia ważność, więc jak sobie ją otworzycie pod prysznicem, czy tam w wannie, czy gdziekolwiek indziej, to naprawdę myślę, że nawet te 100 gram, to przy krótkich włosach przez rok jesteśmy w stanie wykorzystać. Ma pompkę, co przy takich maskach jest dla mnie też świetne. Później wiadomo, rozkręciłam sobie i tam jeszcze wybrałam to wszystko, co pompka nie zebrała, ale bardzo Wam polecam tę maskę, tą maskę konkretnie z ProSalonu, bo innych nie testowałam, muszę przetestować też. W ogóle mam ostatnią fazę na testowanie nowych rzeczy. No ale kanał dzięki temu zyskuje, bo wydaje mi się, że te denka są ciekawsze. Mój portfel tak średnio, chociaż pół żartem, pół serio oczywiście te produkty wykorzystuję, więc i tak bym musiała coś kupić, ale też odkrywam sporo perełek i uważam, że ta maska jest naprawdę świetna, z proteinami. Bardzo Wam polecam, przynajmniej do moich włosów się bardzo dobrze sprawdziła, bo to tak jak Wam mówiłam, to co ja Wam polecam, to mi się sprawdziło. Ale czy Wam się sprawdzi? Ja niczego uciąć sobie nie dam, bo każda skóra, każdy włos, każdy człowiek jest inny i każdy ma inne też preferencje. Więc żeby była jasność, chociaż ja wiem, że ja mam mądrych widzów. I słuchajcie, jeszcze z Isany, jeżeli pod prysznic, no to też standardowo, to też już tyle razy pewnie u mnie widzieliście, że to nie jest żadne zaskoczenie. I tym razem to też nie jest żadne zaskoczenie, że ona się pojawiła, czyli to jest pianka, pozwól się przytulić. I w ogóle ja nie wiem, patrzcie, udało mi się gdzieś dorwać,
przez przypadek którymś rozmianie piankę, która jeszcze ma po niemiecku, chyba to jest niemiecki, tak mi się wydaje, napisy, a nie ma właśnie tego pozwól się przytulić, bo teraz już też jest polska wersja, widziałam. Nawet miałam przecież w jakichś tam denkach. No i to jest ta pianka pozwól się przytulić, to też już tyle razy o niej mówiłam, że myślę, że to jest po prostu nudne. Moim zdaniem najlepsza drogeryjna pianka pod prysznic. Samo doznanie i uczucie tej pianki pod prysznicem jest cudowne, zapach jest przecudowny, grafika jest cudowna, jedynie no to wydajność nie jest jakaś świetna, bo mamy tu 200 ml i w ogóle te pianki się szybko kończą, ale to jest takie fajne doznanie i ja sobie te pianki zawsze trzymam, jak mam taki słaby dzień i czuję się taka bez humoru i taka, tak bardzo chcę się zrelaksować, a gdzieś jest mi ciężko, to wtedy zazwyczaj sobie jej używam. Czy ona w 100% pomaga? Nie, bo to nie jest produkt, który nagle Wam się pozwoli w 100% odstresować, bo nie ma takich produktów, ale przy innych czynnikach naprawdę daje radę i ja to po prostu traktuję jako taki swój umilacz kąpieli. Bardzo Wam polecam. Cena też tych pianek jest ok. I jeszcze może żel pod prysznic, który widzę taki, wiecie, na pierwszy rzut oka. To mamy taki żel pod prysznic i on był już jakiś czas temu, bo ja go w ogóle już dawno zużyłam i to jest taki, wiecie, żel pod prysznic, który w tych denkach już nie wiem ile czasu ma wystąpić i nigdy nie wystąpił, a to też już tłumaczyłam, dlaczego tak czasami jest, że jakiś produkt potrafił u mnie przeleżeć spory czas, bo po prostu nie trafiał do denka, bo miałam po prostu tych denek potąd i dopiero tak naprawdę ten film jest filmem, w którym rzeczywiście z niego wygrzebię, z tego denka. I słuchajcie, tu mamy trzy w jednym, twarz, włosy i ciało. Natomiast ja oczywiście to stosowałam tylko do ciała, nie myłam tym ani włosów, ani twarzy. I to jest, słuchajcie, żel o zapachu, w ogóle grafika. No wiecie, po prostu czasami we mnie się dziecko odzywa, ja wiem. Pachnie sokiem winogronowym. I to też mnie urzekło. Jest w 93% naturalny. I to był płyn do mycia z... Ja go kupiłam w Action, ale ja go później gdzieś widziałam. Nie wiem, czy w Dealsie go nie widziałam, a gdzieś go widziałam. Albo w jakimś markecie. Ale ja go kupiłam o ten konkretnie w Action. 350 ml. Fajna wydajność, fajny płyn do kąpieli. Taki, wiecie, urozmaiciłam swoje żele do kąpieli. Z Isany, z tam Bielendy ostatnio, czy tam jakichś innych marek takim żelem i powiem Wam szczerze, że jak będzie gdzieś w Action albo gdzieś tam na niego trafię, to myślę, że sobie jeszcze kupię. Wiem, że były różne kolory, chyba różne zwierzaki, więc przypuszczam, że różne zapachy. Ja trafiłam na ten winogronowy i on jest naprawdę fajny. To jest żel do mycia dla dzieci. No ale ja go używałam, więc dla dorosłych też jest ok, nic tam się nie dzieje. Dalej, słuchajcie, szybko może idziemy po kolei. Dezodoranty. Zużyłam na pierwszy rzut oka dwa w tym denku, ale może być więcej. Zaraz zobaczymy. I jeden to jest, słuchajcie, z Isany Melon. To jest jeszcze, słuchajcie, dezodorant, który ja kupiłam dawno temu. I on tak leżał i dopiero się doczekał nie tak dawno tego, że go zużyłam. I to jest zapach arbuza. I po prostu wy wiecie, że ja kocham wszystko, co pachnie arbuzem. W ogóle wszystko, co pachnie owocami. No cześć. Cześć. Bałwan. 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 No cześć. No cześć. Twój bałwan. Ja wiem, ja Ci bałwana nie zabiorę. Spokojnie. Wracając do tematu, wy wiecie, że ja wszystko co owocowe i takie świeże kocham i ten dezodorant był fajny, ale te z Lidla, które Wam tyle razy polecałam, było jeszcze o niebo lepsze, jeszcze ładniej pachniały, ten mi tak średnio, powiem Wam szczerze, pełnił tą rolę antyperspiracyjną. Nie było źle, nie miałam z nim większego problemu, ale nie było to, ta świeżość gdzieś pod koniec dnia już nie była taką świeżością jak z rana. A przy niektórych dezodorantach ja w ogóle nie czuję różnicy, więc... taki gorsza wersja tego z Lidla, ale zapach bardzo ładny. I drugi też zapach, który ja bardzo lubię i dezodorant, który ja bardzo lubię, to jest ten z Dove i to jest gruszka i aloes. Też bardzo lubiany przeze mnie zapach. Bardzo go lubiłam, bardzo Wam polecam, świetny. I też nie było żadnego problemu z trzymaniem potru. Trzymaniem potu wszystko było jak najbardziej ok. Dalej, zużyłam z, jeśli chodzi o takie zapachy,
mgiełkę. Kolejną mgiełkę z Be Beauty Care i to jest Moonlight Silver Magic. I to jest, słuchajcie, przyjemny zapach jaśminu, lilii wodnej z dodatkiem musującego jabłka. Odświeża ciało, tak? Otula ciało, odświeża i relaksuje. Bardzo mi się ten zapach podobał i bardzo mi się podobała ta srebrna drobina na mojej karnacji. Uwielbiałam. Mam jeszcze sporo tych mgiełek i tak się staram je wykańczać, dlatego na razie nie kupuję nowych, ale jeśli wykończę te, które mam, a mam ich, teraz patrzę, chyba 5 jeszcze, więc jak tamte skończę, to myślę, że będę kupować nadal, bo je bardzo lubię, są bardzo tanie w Biedronce, a zostawiają szczególnie, co jest warte uwagi teraz, na lato, wiosnę, zostawiają piękną, błyszczącą skórę takimi delikatnymi drobinkami, do tego zapach się całkiem długo utrzymuje, więc warto się nimi zainteresować, jeśli jeszcze nigdy nie mieliście. I powiem Wam, że chyba jeszcze mam jakieś produkty do włosów. Tak, mam. I to nawet, ile? Czyżby 3? Tak, 3 produkty do włosów. No to szybko o tych produktach do włosów. Słuchajcie, zużyłam wreszcie też szampon z Balei. Szampon Wonderful Repair z marki Balea. Ja go, słuchajcie, piłam 2 lata temu. Niecałe 2 lata temu. No może w sumie 1,5 roku temu. Jak byłam w Bratysławie, to już było dosyć sporo czasu temu. Ja go oczywiście najpierw miałam w swoich zasobach. On jeszcze ma dobrą datę ważności, jeszcze całkiem, oczywiście gdyby nie był otwarty, to jeszcze całkiem sporo, chyba do 2020, tak, 6. Więc, ale on był oczywiście otwarty u mnie pod prysznicem. 6 miesięcy go na pewno zużyłam i był świetny. Tak świetny, że naprawdę zastanawiam się, bo wiem, że DM, zwał jak zwał, jest w Polsce i bardzo, ale to bardzo zastanawiam się, czy sobie tego szamponu nie zamówić. Znaczy nie wiem, czy konkretnie ten znajdę, ale jeśli go znajdę, to tego szamponu i jeszcze żeli pod prysznic, bo też były fajne i kilku produktów, które będąc właśnie w Bratysławie sobie kupiłam i mi się niesamowicie dobrze spisały. Wtedy jeszcze pamiętam, DM-u w Polsce w ogóle nie było. Później go otworzyli, z czego się bardzo cieszę, ale jeszcze ani razu w nim nie byłam, bo on jest totalnie nie w moim rejonie. Wiem, że jest sprzedaż online, bo ktoś mi z Was napisał. Dziękuję bardzo za tę informację, bo nie wiedziałam. I myślę nad tym zamówieniem. Myślę, że zrobię. No ale tak czy siak, szampon świetny. On był z czym? Z keratyną, proteinami i naprawdę go bardzo lubiłam. Raz, że on był taki mocno kremowy. Też jakby przez to, że nie był taki płynny w takim typowym, wiecie, opakowaniu, takim, że się wylewa, tylko właśnie wyciskane z tubki, to on był bardziej kremowy, gęstszy, ale przepięknie domywał włosy, nie podrażniał mi skóry, bardzo ładnie te włosy wyglądały, widać było, że naprawdę bardzo lubiły ten szampon, więc jakbyście gdzieś znaleźli wersję w polskim DM-ie, to możecie pisać, a w ogóle jeśli macie, wiecie, to piszcie, czy jest, czy nie ma tego konkretnie szamponu. I kolejny produkt do włosów, to zużyłam Gliskura, tego mojego ulubionego, z tej serii uwielbiam. Najlepszy Gliskur moim zdaniem, bo najmniej obciążający włosy, najmniej olejkowy, przy czym ma on olejek, ma jakiś olejek, ma kwas hialuronowy i algi morskie. Pewnie jakiś delikatny olejek też ma, zaraz zobaczymy w składzie. A nie, słuchajcie. Nie ma. Więc kwas hialuronowy, algi nie obciąża włosów, a bardzo dobrze się włosy po nim rozczesują. Więc bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, jeśli jeszcze nigdy nie próbowaliście. Do tego przepięknie pachnie. I zużyłam też, słuchajcie, olej ze słodkich migdałów. Z tej marki biedronkowej, to jest Love Your Body. Olej ze słodkich migdałów, to jest marka dostępna w Biedrze. I mam jeszcze z tej marki, zaraz przejdziemy płynnie, 2 produkty w tym denku, ale ten olejek migdałowy uwielbiałam do olejowania włosów. Powiem Wam, że ostatnio w ogóle nie olejuję włosów. Nie mam czasu, ale kiedy stosuję te lepsze odżywki do włosów, to zauważyłam, że nawet nie widzę różnicy w jakości swoich włosów. Jakby nie odczuwam tego, że tego nie robię. Ale był taki moment właśnie, kiedy używałam między innymi tego olejku, że robiłam to regularnie. I ten olejek ze słodkich migdałów bardzo moim włosom odpowiadał. Oczywiście ten olejek możecie używać do całego ciała, do twarzy, do włosów. Bardzo Wam polecam. W ogóle olejki z tej marki są fajne i produkty z tej marki są świetne. I tu macie 100% olejku migdałowego, naturalnego, więc żadnych zapychaczy.
świetny zamiennik na przykład olejku Znakomi. Wydaje mi się, że też tańszy. Ale nie jestem pewna, więc tu proszę mnie nie łapać za słówko. I słuchajcie, a propos tej marki, to mówiłam, że mamy jeszcze dwa produkty z tej marki, które wykończyłam. I to nie są pierwsze te produkty, które miałam, to już są ente opakowania, bo ja te dwa hydrolaty uwielbiam i ja je kupowałam po prostu za każdym razem, kiedy mi się skończyły, to kupowałam kolejne i kupowałam kolejne. Więc nie wiem, który to jest opakowanie, ale to są dwa moje ulubione hydrolaty z tej marki. Teraz obecnie używam innych toników, ale był taki moment, że tylko w tych hydrolatach gustowałam. I jeden to jest melisa, który bardzo ładnie pachnie. I drugi to jest lawenda, który pachnie też bardzo ładnie, ale typowo lawendą. To są produkty, jak wiemy, naturalne, więc nie każdemu będzie ten zapach odpowiadał. Melisowa, naturalna woda otrzymywana jest w procesie destylacji kwiatów, liści i łodyg tej rośliny. Koi i łagodzi podrażnienia oraz swędzenie skóry, zmniejsza opuchliznę i zaczerwienienia. Wykazuje działanie antyoksydacyjne, chroni skórę przed działaniem wolnych rodników i spowalnia proces powstawania zmarszczek. To była ta melisowa, a drugi to był hydrolat lawendowy, czyli naturalna woda lawendowa otrzymywana jest w procesie destylacji wysokiej jakości kwiatów lawendy. Odświeża skórę, posiada właściwości bakteriostatyczne, działa lekko ściągająco, reguluje wydzielanie sebum, polecana do skóry wrażliwej i podrażnionej. Pomaga w regeneracji naskórka i łagodzeniu obrzęków. I ja powiem Wam szczerze, używam sobie naprzemiennie. Co ja dalej mam? To może teraz produkty do ciała szybko byśmy omówili, później twarz i make-up by nam tylko został. Chyba tak. Słuchajcie, peeling do ciała z kalendarza adwentowego z Action. Nagrywałam film z kalendarzem adwentowym z Action. Kto pamięta, ten daje łapkę w górę. Nie no, myślę, że większość z Was pamięta. Był w grudniu chyba ten film na moim kanale. I słuchajcie, bardzo mi się ten kalendarz, pamiętam, wtedy podobał. No super był, po prostu jak wyciągałam te produkty, to większość produktów mi się super podobała. I było fajnie, dopóki nie zaczęłam tych produktów używać i dzięki Bogu nie wzięłam tych produktów ze sobą na żadne wyjazdy, bo bym była w... Dokończy każdy sobie sam. Gdzie? Słuchajcie, no beznadziejne są te produkty. Peeling praktycznie nie peelingował. Każdy inny produkt, po prostu wszystkie kremy używałam tylko do rąk, bo jak przeczytałam raz, że składy, a dwa, że spróbowałam gdziekolwiek nałożyć, to była masakra, więc tylko do rąk zużyłam. Ten peeling to zużyłam na dwa razy pod prysznicem, ale nie zauważyłam, żeby mi cokolwiek zrobił, cokolwiek. Więc bardzo nie polecam produktów tej marki, przynajmniej tych kalendarzowych. Nie wiem jak inne produkty, bo nigdy nic nie miałam takiego pielęgnacyjnego z Action, ale peeling nie, beznadzieja. I chyba mam jeszcze jeden produkt tej marki w tym denku. Tak, a to jest akurat rzecz, która się nawet mi sprawdziła, czyli krem do rąk. To tak jak Wam mówiłam, że wszystkie kremy zużywam do rąk. Tak, i zużywam krem do... albo do stóp. Sorry. Krem do twarzy zużywam, bo jeszcze mam, do rąk. Krem do stóp, no to wiadomo, do stóp. Krem do całego ciała, balsam do ciała też zużywam do stóp lub rąk. Więc każdy krem możliwy zużywam na te dwie partie ciała. W ogóle go nie używam na twarz. A to był typowo dedykowany krem z tego kalendarza do rąk i on był fajny. I on, muszę Wam powiedzieć, że nawet był fajny, fajnie nawilżał, szybko się wchłaniał. Akurat krem do rąk to była chyba jedyna rzecz z tego kalendarza, którą mogę Wam polecić. I ogólnie z tej marki wszystkie inne kremy też się dobrze nadają do rąk, bo się dosyć szybko wchłaniają i nawet te ręce są całkiem nawilżone. Ale nie nakładajcie ich na twarz, jeśli mieliście ten kalendarz. Przynajmniej przy problematycznych cerach, bo oczywiście są takie cery, które wszystko przyjmą i nic się im nie dzieje. U mnie nie, dramat. I do ciała teraz dalej. Słuchajcie, wykończyłam ten koncentrat antycelulitowy z Bingo Spa. I to jest Slim and Strong, koncentrat 100% cynamon, kofeina i L-karnityna. I to po pierwsze bardzo dobrze rzeczywiście działało. Ja sobie to nałożyłam, przykryłam tak jak producent mówi folią, owinęłam się folią i zostawiłam to na chwilę. To ja to ściągałam w ciągu 3 minut, szybko i po prostu
czułam się, jakby mnie ktoś wrzucił na patelnię i przysmażał. Siedziałam pod prysznicem, nie zapomnę tego, i po prostu pukałam te uda, bo po prostu nie byłam w stanie wytrzymać, jak mnie to parzyło, bolało. Po prostu mówię, jakby mnie ktoś podpalał ogniem. Masakra. I to był mój pierwsze, drugie użycie. Później trochę mniej, trochę lżej tą folią. I zawsze u mnie było źle. I później się wycwaniłam, słuchajcie, że albo to owijam na sekundę, dosłownie na chwilę, tak bardzo delikatnie folią, albo ten koncentrat po prostu wmasowywałam w skórę i nie przykrywałam folią. To i tak rozgrzewało jak diabli mnie osobiście, ale nie miałam tak podrażnionej skóry jak po tym, jak się zawinęłam folią. Może działanie było trochę mniejsze, no bo tu jednak mówi się, że tu producent pisze, że należy nałożyć na skórę cienką warstwę w miejscu odkładania się tkanki tłuszczowej, owinąć ciało folią. Czas trwania zabiegu 15-45 minut. No to ja 15-45 minut to nosiłam bez folii. I powiem Wam, że w ogóle zauważyłam różnicę w swoim ciele i jakby w jędrności i w zmniejszeniu celulitu. Obwodów nie wiem, przyznam szczerze, że nie mierzyłam, ale zmywałam to po tych 45 minutach, bo to i tak mnie mocno rozgrzewało, więc to jest fajny produkt, ale dla osób o mało wrażliwej skórze, przynajmniej ud. Bo mówię, jak ktoś ma tak wrażliwą jak ja, a ja mam w ogóle wrażliwą skórę na całym ciele, straszliwie, to owinięcie tego folią to jest tragedia. Ale bez folii dało się wytrzymać, a naprawdę działa. Oczywiście na tyle, ile takie produkty działają, bo ja zawsze mówię, że to nie jest tak, że wiecie, nałożycie krem i nagle z takiej zrobimy się takie. Fajnie by było, myślę, że wtedy taki krem to byłby w ogóle bestseller ever, ale rzeczywiście było widać gołym okiem różnicę w skórze i przede wszystkim u mnie w celulicie na udach, bo ja zawsze z tym walczę, żeby mieć jak najmniejszy. I powiem Wam, że widziałam różnicę po stosowaniu tego koncentratu. I kolejną rzeczą, która właśnie mi pomagała w zwalczaniu celulitu i dbaniu o jędrność, to jest ten produkt z Evela. I on był w ogóle, słuchajcie, w ulubieńcach roku i w takiej filmie, który się nazywał Piątka ulubionych kosmetyków, pięciu ulubieńców pielęgnacyjnych, coś takiego. I to jest, słuchajcie, ujędrniający balsam plus peeling pod prysznic 2 w jednym. To jest krioterapia? Tak, wyszczuplająca. I ja to, słuchajcie, używałam pod bańkę chińską. Nakładałam sobie i robiłam na tym masaż bańką chińską. I to mi się spisywało genialnie. Uwielbiam te produkty z Eveline i uwielbiam ich balsamy przeciwcelulitowe i właśnie jakieś takie różne inne wynalazki, jak ten balsam plus peeling pod prysznic. Miałam też właśnie sam peeling pod prysznic, który też używałam na zasadzie, najpierw sobie używałam go, wiadomo, tak tradycyjnie, a później jeszcze na tym robiłam masaż bańką chińską i to działa naprawdę świetnie. Oczywiście wiemy, jak to jest, sam ten produkt tak świetnie moim zdaniem nie zadziała, bardzo dużo robi tutaj masaż bańką chińską, czy też szczotkowanie ciała, ale są to fajne produkty, naprawdę Wam o ten polecam, chociaż widziałam, że on jest chyba już jakoś ciężej dostępny. Przynajmniej jak ja szukałam w pewnym momencie, to ani tego drugiego diamentowego praktycznie nie mogłam znaleźć. Ale możliwe, że coś się już zmieniło, no bo wiadomo, też okres teraz taki mamy bardziej gorący, jeśli chodzi o ciało i dużo kobiet, dużo z nas ma takie coś, że o, trzeba coś zacząć robić, dbać, gdzieś tam celulicik przez zimę się nam odłożył i trzeba go trochę zmniejszyć, to ten produkt fajny, bardzo Wam polecam, szczególnie jeśli szukacie właśnie takich fajnych balsamów, peelingów ujędrniających pod prysznic. Ciało. I co jeszcze z ciała mamy? Poczekajcie, tu mamy make-up, tu mamy twarz. To jeszcze jeśli chodzi o ciało, to mam, słuchajcie, arsenał skarpetek złuszczających. I nie tylko złuszczających, więc tak, mamy dwa rodzaje skarpetek złuszczających z tych dwóch marek. I ja skarpetki złuszczające stosowałam u siebie i u swojego narzeczonego. I teraz tak, te skarpetki moim zdaniem lepiej zadziałały niż te, jeśli mam być szczera. Ładnie się złuszczała ta skóra, ale muszę Wam powiedzieć, że ani w jednym, ani w drugim przypadku, dzięki Bogu, nie mieliśmy jakichś problemów, bo ja wiem, że niektórzy mają problemy, że skóra im schodzi płatami jakimiś wielkimi. Nie, u nas się złuszczała tak dobrze, bo jedną robiłam, tą robiłam ja, tą robił mój narzeczony i muszę Wam powiedzieć, że jemu ta skóra po prostu ładniej schodziła. U mnie jakoś tak delikatniej, mniej widocznie,
Ale jak to skarpetki złuszczające? Fajne. W fajnych cenach są oba rodzaje, ale ja bym teraz wróciła po te Liren. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że mam jeszcze kupione o te złuszczające. No i pewnie je gdzieś tam jeszcze zrobimy i powtórzymy ten zabieg, szczególnie u mojego narzeczonego, bo on ma bardziej zrogowaciałą skórę na stopach, więc mu bardziej są potrzebne, bo mi to, tak powiem Wam szczerze, jak zrobię raz, dwa razy w roku, to wystarcza. A że jeszcze mam kilka, to pewnie tamte użyjemy na nim. Ale teraz gdybym miała kupować, to wracając do tematu, wybrałam te z Liren, bo po prostu miałam wrażenie, że lepiej zadziałały. Natomiast te skarpetki mi się bardzo spisały z tej marki SheFood, bo to są odżywiająco nawilżające skarpetki nasączone maską. I ja je sobie nałożyłam któregoś razu i powiem Wam, że one intensywnie odnawiają i wygładzają skórę i mają to masłusza. Naprawdę, jak ja zdjęłam te skarpetki, to ta skóra była bardzo przyjemna, bardzo odżywiona, bardzo nawilżona i czułam różnicę, więc są naprawdę świetne, fajne. Czasami są też na dobrych promocjach, więc wtedy warto sobie je kupić i zrobić sobie taki nawilżający zabieg dla stóp. Bardzo fajne, naprawdę fajne są te z tej marki skarpetki. I przechodzimy do pielęgnacji twarzy. No to lecimy po kolei. Żel do twarzy, który używałam głównie, muszę Wam powiedzieć, pod prysznicem. I to jest Botanic Mousse. Delikatny mus do mycia twarzy regenerujący z Beauty Shot, zastrzyk piękna. I ja to chyba kupiłam w Rossmanie, jeśli się nie mylę. Miał ten produkt hydrolat z neroli i właściwości przeciwutleniające i ekstrakt z moreli, właściwości nawilżające. I pamiętam, że wiecie co? Miałam nadzieję, że ten produkt będzie ładniej pachniał, no bo brzoskwinia, nie, morela, nerola i 94% składników pochodzenia naturalnego, to jakoś sobie tak wyobrażałam, że on będzie pachniał tak właśnie ładnie, owocowo, a on tak nie do końca pachniał. Pachniał po prostu tak normalnie jak żel, ale nie miał jakiegoś takiego ładnego, owocowego zapachu. Bardzo ładnie domywał skórę, dobrze się pienił, ładnie zmywał make-up, czy tam resztki makijażu, był naprawdę w porządku. Ale ja po niego więcej na razie nie zamierzam wracać. Znaczy, jakbym go dostała, miała, to bez problemu go chętnie będę używała. Natomiast znam lepsze żele do mycia twarzy, które kupię prędzej niż ten. Ale ogólnie był spoko. Dalej, no to hit hitów. Po prostu chyba nie ma co tu przedstawiać. Bandy Anti-Irritate, emolicyjne masełko oczyszczające. Ja już nie wiem, które to jest moje opakowanie i... To jest niezliczona ilość opakowań, którą zużyłam tego produktu. 77% emolientów. To domywa genialnie makijaż. Też zwalczyło mój trądzik razem z żelem z Bielendy i innymi kosmetykami. Zmieniło moją pielęgnację skóry, zmieniło moją skórę, zmieniło mój sposób oczyszczania skóry. Naprawdę świetnie, bardzo ładnie się emulgujące. Oczywiście trzeba go domyć dobrze wodą. Ja jeszcze zawsze po nim żel stosowałam, więc nie miałam tego problemu, co niektórzy, że mówią, że ciężko im jest je spłukać. Bo ja po prostu, nawet jeśli było lekko niespłukane, jeszcze później żelem domyłam twarz i wtedy wszystko dobrze spłukałam. To nie miałam żadnego problemu, nie czułam tego na skórze, aż czułam duże nawilżenie. Dalej jeszcze, tak jak już jesteśmy w temacie bandy i pielęgnacji twarzy, to skończyłam kolejny mój bestseller i uważam, że coś, co każdy, kto ma problemy z trądzikiem albo pojedynczymi nawet zmianami, czy przed miesiączką, czy w ogóle jakimiś spowodowanymi różnymi czynnikami, że gdzieś coś się pojawia brzydkiego, powinien mieć w swojej toaletce, w swoim, nie wiem, w swojej łazience, w swojej pielęgnacji. Skoncentrowana ampułka antytrądzikowa, 2% kwasu salicylowego i olejek z drzewa herbacianego. Ja nie wiem, ile ja już takich opakowań zużyłam. Mnóstwo. Mam teraz kolejne w łazience, które już się kończy. Mam całe nowe, czekające na otwarcie. Genialna ampułka. Zawsze, kiedy mam moment, kiedy widzę, że moja twarz zaczyna, w ogóle stan mojej twarzy zaczyna się pogarszać, pojawiają się jakieś zmiany, pojawia mi się jakaś duża zmiana, zaczynam stosować, chwila, moment, mam wygojone. Po prostu uwielbiam. Ta ampułka też zmieniła mój trądzik, w sensie pomogła mi wyleczyć mój trądzik, który był w tamtym roku naprawdę duży i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Z tej serii miałam też tą peelingu, nie miałam, miałam... To takie jeszcze, co jest z tej serii? Peeling, ampułka i kuracja kremowa. To ta kuracja też była fajna, natomiast gdybym miała teraz wybrać, to wybrałabym tą ampułkę, bo uważam, że jest jeszcze, jeszcze lepsza. Świetna. Mówię Wam szczerze, najlepsza ever. Krem do twarzy zużyłam z Dermedic Hydrain 2.
Nagrałam dzisiaj dwa denka, tak, bo musiałam podzielić wszystkie kosmetyki na dwa filmy. I teraz muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy który pójdzie pierwszy, ale czy ten, czy tamten. Hydrain 2, kolejne opakowanie, tak jak już mówiłam w tamtym filmie, albo będę mówiła w tamtym filmie. Mam nawet zapas, to jest krem tak samo jak ta ampułka, który w ogóle był taką moją te dwa produkty były moją podstawą w pielęgnacji, kiedy miałam trądzik, taki największy. I słuchajcie, one naprawdę bardzo mi pomogły. Krem nawilżający, taki najbardziej podstawowy, z kwasem hialuronowym, mocno nawilżający, o bogatej konsystencji, ale nie zatykający porów, nie powodujący nowych zmian, więc naprawdę bardzo Wam polecam, jeśli jeszcze go nie znacie i nie używaliście. On ma przez tą swoją bogatą konsystencję zwolenników i przeciwników i ja go bardzo lubię i uważam, że jest naprawdę fajnym, tanim, bardzo podstawowym kremem nawilżającym. I słuchajcie, jeszcze jeden produkt, tak, nie make-upowy, do twarzy i produkt, który jest bardzo drogi i w ogóle wygląda teraz, bo witamina C się chyba praktycznie całkowicie utleniła albo już, nie wiem, te resztki produktu się zepsuły, bo nie wygląda to atrakcyjnie. A leżało już sporo czasu, bo ono jest oczywiście wykończone, to serum, ale leżało sporo czasu to opakowanie w tym denku. I słuchajcie, to jest Lirac Mesolift C15, koncentrat z witaminą C, właśnie marki Lirac. I to jest jedna ampułka, to były dwie ampułki, jedną też już kończę, z kuracji takiej przeciwprzebarwieniom, kuracji takiej odświeżającej, wykładzającej skórę, przeciw zmęczeniu między innymi i słuchajcie, to jest petarda. Ja to stosowałam jako serum, nie stosowałam tego jako kuracji takiej, wiecie, że cały czas, dwa razy dziennie, przez 15 chyba tam dni, czy 20 dni, czy 30 dni stosujemy ten produkt, tylko używałam to jako serum, po prostu raz dziennie jako serum, dzięki czemu na trochę dłużej mi to wystarczyło, też się nic z tym nie stało, bo to teraz tak wygląda, tak to normalnie było, bardzo ładne, nic się z tym nie działo. I słuchajcie, to jak ta kuracja działała, to jest chyba najlepsze serum, jakie mam być szczera, jak mam być szczera z witaminą C, jakie kiedykolwiek używałam. To z Basic Lab dla mnie nie ma podjazdu, bo to moim zdaniem jest lepsze, moja skóra przynajmniej lepiej na nie reagowała, bo ja naprawdę nakładałam to serum i ja widziałam różnicę. Świetne. Bardzo Wam polecam, czasami można dostać tą kurację, czyli te dwie, trzy kaweczki z serum z tą kuracją w dużych promocjach, bo normalnie kosztuje to 200 chyba 20, a może 230 już złoty, a na tych promocjach ja kupiłam te dwie strzykawki za 70, znaczy strzykawki, to takie opakowania imitujące, za 70. Kiedyś było chyba jeszcze nawet trochę taniej, więc wtedy naprawdę się opłaca w cenie regularnej. No wiem, że to jest duży wydatek i może być ciężko niektórym wydać tyle na serum, natomiast polujcie na promocję i wtedy sobie kupcie, a zobaczycie, jaki to jest genialny produkt. No i dobrze, skończyliśmy pielęgnację. Czas na make-up. Make-upu troszeczkę mamy i to też, słuchajcie, związane jest z porządkami w toaletce, ale i nie tylko, bo też sporo rzeczy ostatnio wykończyłam. I tak, zacznijmy w takim razie od make-upu twarzy. Słuchajcie, skończyłam wreszcie, co już zresztą zobaczycie, CC krem z It Cosmetics. I to była, słuchajcie, miniaturka, bo to było tylko 12 ml. I jedyny problem w tym kremie jest taki, że on jest dla mnie na przykład teraz, jak ja nie jestem w ogóle opalona, za ciemny. Ale ogólnie go bardzo lubię. To jest 50 SPF z pięknym kryciem, pięknym utrzymywaniem się na skórze. Kupię sobie większą wersję na lato, na pewno, bo powiem Wam szczerze, że to jest chyba najlepszy krem CC BB, jaki ja kiedykolwiek stosowałam. I też krem BB CC, który poza dużą ochroną przeciwsłoneczną i właściwościami pielęgnacyjnymi naprawdę pięknie kryje i długo utrzymuje się na skórze. Są różne wersje, ja tu mam tą srebrną, jest zielona chyba do skóry tłustej, taka bardziej matująca, ta była przeciwzmarszczkowa. Obie wersje mają filtry. Jedyny problem jest dla mnie z kolorami, bo tam nie ma za dużo kolorów i właśnie nawet ten najjaśniejszy, jak widzicie, jest dla mnie dosyć, jest w ogóle ciemny i dla mnie za ciemny obecnie, ale ogólnie, jeśli nigdy nie używaliście, to właśnie polecam Wam spróbować sobie na tej 12-litrowej miniaturce, bo ona jest po prostu tańsza, na sporo czasu starcza. Powiem Wam, że to naprawdę wydajny bardzo kosmetyk, więc myślę, że
To jest fajny sposób, żeby sprawdzić, czy jakiś produkt jest dla nas. I ja na przykład już wiem, że mogę sobie kupić wersję większą, tylko czekam, aż się trochę opalę, bo teraz bez sensu, żeby leżał u mnie nieużywany. A nie chcę mi się rozjaśniać. Poza tym mam misję, mówiłam Wam misję. Zużywam wszystkie produkty, wszystkie. Staram się zużyć jak najwięcej produktów, które mam. I które są jeszcze ok. Podkładów też. Jeśli chodzi o cerę, to zużyłam również z tej kolekcji azteckiej. O, już dawno ta aztecka kolekcja była, chyba w wakacje. Zużyłam puder, proszę bardzo, denko całkowite. Bardzo go lubiłam. To był puder prasowany z glinką. Ładnie matowił, zostawiał taki mat, ale on nie był taki bardzo suchy. Lekki, taki satynowy, ale to też nie było taki, nie było taki mocno satynowy. Taka bardzo ładnie zmatowiona skóra. Zdrowo zmatowiona, o, w ten sposób. Fajny produkt. Bywały chyba fajniejsze jeszcze pudry z Bell, ale to jest klasyk. Każdy puder z Bell właściwie, ja mogę o nim powiedzieć to samo, czyli jest naprawdę świetny. Nie mogę się przyczepić i do tego pudru o nic, bo bardzo spoko. Jakbym miała sobie go kupić ponownie, to bym też nie narzekała i nie kupiła. Jeśli chodzi o usta, sobie będziemy szli po kolei, później zostaną nam oczy. To mam tu trzy produkty, które zużyłam i które też muszę już wyrzucić. I pierwszy z nich to jest też Bell. I to jest olejek do ust. Wege. O, z tej serii papaja. Z papają awokado. Bardzo fajny był ten wegański olejek do ust. Ja go bardzo długo miałam, bardzo długo stosowałam. Przepięknie nawilża usta. Długo się utrzymał na ustach. Pięknie pachnie. Powiem Wam, że ja już go tu praktycznie nie mam, a nadal ten zapach ładny został. 12 miesięcy miał być dobry od otwarcia. Powiem szczerze, że ja go używam na pewno z 15 miesięcy. I nic się z nim nie stało, ale był świetny. Wiem, że czasami pojawiają się te kolekcje, powtarzają, albo są na przykład na stronie, wiadomo, Nówki Sztuki. Więc jeżeli szukacie na stronie Bell jakiegoś fajnego olejku, a ten akurat by był, to bardzo Wam polecam. I dalej zużyłam konturówkę i pomadkę. Właściwie to już zużyłam, ale ona też już się trochę po prostu zepsuła. Jeśli chodzi o konturówkę, to jest to konturówka z Eveline. O, w czerwonym odcieniu i jest to odcień, słuchajcie, słuchajcie, jaki? Kurczę, gdzie tu? True Red 06. I ja tą konturówkę bardzo lubiłam, bo to była przepiękna czerwień. Można było ją nałożyć mocniej i ona była wtedy właśnie idealna pod mocne, ciemne czerwienie. Takie krwiste, typowe czerwienie, ale można było delikatnie ją nałożyć bardzo leciutko i wtedy uzyskiwaliśmy taki ładny kolor czerwieni wargowej podkreślony. Ja ją często obrysowywałam usta i tylko tak ładnie rozcierałam, dzięki czemu uzyskiwałam taki efekt przygryzionych warg. Bardzo ją lubiłam, w ogóle konturówki z Eveline są naprawdę fajne. Chyba nie ma za dużo odcieni, tak mi się wydaje, nie, ale ten odcień True Red jest naprawdę fajny. No i tutaj słuchajcie, pomadka z Nabli. To była piękna, metaliczna pomadka z jakiejś limitowanej edycji, czerwona i słuchajcie, nie wiem, czy tu będzie widać jej kolor. Ona miała taki metaliczny pobłysk, matowa, zastygała, ale miała ten metaliczny blask. Przepiękna pomadka, w ogóle też bardzo dużo jej zużyłam, bo zobaczcie, nie wiem, czy tu widać, ale tu naprawdę nie zostało tego produktu za dużo. No i to, co zostało, to po prostu skamieniało, więc już musi pójść out, ale piękna. Chętnie bym sobie kupiła taką pomadkę jeszcze raz, tylko pytanie, czy jeszcze będzie w Nabli. Muszę sprawdzić, ale właśnie sobie ją może w sumie odłożę, żeby sprawdzić ten kolor dzisiaj na necie i ewentualnie sobie zamówić, bo takiej czerwieni mi brakuje, a ja bardzo lubię czerwienie, co już mówiłam Wam w czym? W sprzątaniu toaletki, zresztą sami widzieliście. Jeśli chodzi o konturówki, bo robiłam porządek w konturówkach, to tak jak wyrzucałam, słuchajcie, w tym filmie szminki. Pomadki do ust matowe z Make Up Revolution, tak? I wyrzucałam ostatnio konturówki z tych zestawów. Więc tu są cztery konturówki, które po prostu nawet widzicie nie zużyłam, tylko one, słuchajcie, stwardniały i przestały malować. I to były takie konturówki, niestety trzeba było je temperować, w ogóle już też wyglądają, po prostu są całe oblepione, brzydkie i tylko do kosza się nadają. Więcej o tych produktach mówiłam w tamtym
swoim filmie. Mogę Wam tylko powiedzieć, że konturówki były słabej jakości. W porównaniu z pomadkami były słabszej jakości, bo albo były kolory, które były super twarde, albo tak miękkie, że aż się rozpływały na tych ustach, w sensie łamały, rozcierały, więc nie polecam. Było mało konturówek z tej serii, które używałam, które lubiłam. Tak to większość po prostu leżała nieużywana, bo wcale nie były fajne. I jeśli chodzi o usta, to tyle. I zostały nam oczy. I do oczu mam ile? 4, 5, 6 produktów, ale szybko je omówimy. I słuchajcie, tak, zużyłam nie konturówkę, tylko kredkę do oczu z Bel. Nie wiem, czy się wyostrzy. Z Bel i to nie mam pojęcia, jaki będzie numer, bo to będzie po prostu beżowa kredka, taka wysuwana. One są tradycyjne w Belle, w szafach Bel Hypoallergenic, w HB. Nie wiem, w Rossmanie są jeszcze te szafy? Kiedyś były, teraz nie wiem. Już dawno nie byłam w Rossmanie. Wiem, że były, to wtedy też były dostępne. Takie najbardziej klasyczne, podstawowe. Bardzo lubię te kredki do oczu z Bel, te właśnie wysuwane, bo one bardzo długo wytrzymują na oczach. Długo się utrzymują, są bardzo miękkie, dzięki czemu nie podrażniamy oka. No i są wygodne, bo są wysuwane, nie trzeba ich temperować, więc dla mnie po prostu świetne. I wiem, że jest czarna, chyba była brązowa, ale tej brązowej nie wiem, nie miałam nigdy i nie jestem pewna, czy jeszcze jest. Wiem, że była beżowa i czarna. Tą beżową bardzo Wam polecam. Czarnej nie miałam? Miałam, kiedyś też miałam, też była bardzo fajna. Zużyłam kolejny produkt, już ostatni, już więcej nie mam. Tej marki La Meila, to jest marka z AliExpress i to były produkty do brwi, takie wysuwane, o w takim kształcie, nie wiem czy to będzie widoczne. Jakby to Wam pokazać, o może teraz, zobaczymy czy to będzie widoczne, w takim trójkątnym, lekko ściętym kształcie. Bardzo dobre, to były kredki woskowe, świetne, przepięknie, uwielbiałam nimi malować brwi, pięknie wyglądały, miały przepiękne kolory, bardzo lubiłam z tej serii czarny kolor, jak miałam czarne włosy, bo on nie był taki kruczo-czarny, tylko to była taka ładna czerń naturalna, tak jak są naturalnie czarne włosy. Przepięknie wyglądające, bardzo długo się utrzymujące, nie zmywające się, wilgocioodporne, czy wodoodporne, nie wiem. Bo ja nigdy się nie kąpię w makijażu, więc tego Wam nie powiem, ale było ciężko je zmazać. Przepięknie utrwalały brwi i były tanie na AliExpress, natomiast jak to z dostępnością na AliExpress ciężko, bo coś trzeba zamówić i to idzie. Pamiętam, że kiedyś zamówiłam chyba ze 3 kredki czy 4. One doszły do mnie chyba po 4 czy 5 miesiącach, więc ja już od AliExpress nie pamiętam, kiedy coś zamawiałam, bardzo dawno temu, więc teraz tych kredek już nie zamawiam, zresztą wyszło tyle fajnych kredek w Polsce, że nie mam potrzeby. Marka H&M ma bardzo podobną kredkę, teraz używam właśnie do brwi. I maskary, słuchajcie, 4 maskary. Czemu aż 4? Bo wykańczałam po kolei te, które miałam na wykończeniu i chciałam, żeby wiecie, tak jak z podkładami, pewnie będzie jakiś denko, w którym będzie dużo podkładów, to tym razem mamy dużo maskar. I tak, ta maskara Bambi Eye, tylko to jest, słuchajcie, Bambi Eye ta srebrna, a nie ta czarna. Ta czarna, ulubiona, jedna z moich ulubionych maskar, uważam, że nadal jedna z najlepszych w drogerii. Ta, słuchajcie, ja nie wiem, czym one się tak bardzo różnią. No totalnie nie. Wydawało mi się, że one się mają różnić tylko kolorem, że tamta jest bardziej czarna, a ta mniej czarna. Ale nie, słuchajcie, one muszą się czymś jeszcze różnić, bo ta na moich rzęsach nie robiła w ogóle takiego efektu jak tamta. Nie miałam tak pięknie pogrubionych, tak pięknie rozdzielonych, tak pięknie wydłużonych rzęs, tak podkreślonych rzęs. No nie, ta maskara totalnie mi się nie sprawdziła, biorąc pod uwagę, że ja za nią zapłaciłam pewnie około 50 zł, bo te maskary nie są tanie, to byłam zawiedziona. Jeśli mam być szczera, byłam nią zawiedziona i nie polecam. Kolejna maskara, którą też już zużyłam, w ogóle wyrzucam, a ja ją tak lubiłam, słuchajcie. I to jest taka maskara z Too Faced. I słuchajcie, po pierwsze przepięknie wygląda, to od tego zacznijmy. Po drugie miała dla mnie cudowną, dużą, ciężko się nią malowało, ale bardzo fajną szczoteczkę, która pięknie pogrubiała, podkreślała rzęsy. No i była świetna, ale nie była też tania, bo te maskary z Too Faced, no to wiadomo, one nie są tanimi kosmetykami. No i powiem Wam szczerze, czy obecnie to jest taki must have, posiadanie takiej maskary, biorąc pod uwagę, jak fajne mamy maskary w drogerii i dające fajny efekt? Chyba nie. Tą zużyłam, też długo czasu miałam chyba opakowanie, teraz już nawet wydaje mi się, że
Tam taka była resztka resztek, chyba raz nią pomalowałam rzęsy i po prostu poszła do kosza. Ale gdybyście mieli ochotę na tą maskarę, to ja Wam polecam, bo dla mnie świetna. Naprawdę tak jak Better Than Sex z Too Faced, petarda. I słuchajcie, dwie jedne z moich ulubionych maskar i to było z, i to jest z Eveline Cosmetics maskara Varieté, czyli jeśli chciałam mieć naturalnie wydłużone, rozdzielone ładnie rzęsy, to tą maskarę bardzo lubiłam. Ona ma silikonową szczoteczkę taką, która łatwo dociera do każdych, do tych nawet jakby najmniejszych rzęs. Pięknie wyczesuje, naprawdę bardzo fajna maskara drogeryjna z Eveline, chyba z Eveline nadal moja ulubiona. Jakoś z tymi innymi maskarami z Eveline się nie polubiłam do końca. Maskara, która jest dla mnie najlepszą maskarą, jaką jak chyba kiedykolwiek miałam. I jedyną jej wadą ogólnie jest to, że one się szybko kończą, te akurat te maskary. I to jest, słuchajcie, Sky High z Maybelline. W ogóle ta jest jakaś strasznie obklejona wszystkim. To jest ta czarna, Cosmic Black. Mam wersję... Te nie Cosmic Black, czyli te takie tradycyjne różowe, tą Cosmic Black teraz miałam, teraz jeszcze się czaję na tą nową ich odżywkę plus wersję brązową, bardzo bym chciała przetestować i też chciałabym przetestować wersję wodoodporną. Bo te dwie, czyli ta czarna i ta klasyczna różowa są niesamowite. To są najlepsze maskary, jakie kiedykolwiek miałam. Nie widzę większej różnicy między tą a tamtą. Może rzeczywiście ta jest, no ta jest na pewno troszkę bardziej czarna, ale obie dają niesamowity efekt. Mają takie same szczoteczki. Te szczoteczki też są precyzyjne. Docierają do każdej rzęsy. Przy okazji nie kują w oko, mimo tego, że są silikonowe, a nie tradycyjne. I po prostu przepięknie wydłużają rzęsy. I jedyną wadą właśnie, tak jak mówię, to jest to, że one się stosunkowo szybko kończą albo wysychają po prostu. Natomiast i tak warto, bo dają niesamowity efekt na rzęsach i uwielbiam, kocham. Bardzo, bardzo Wam polecam. To jest mój numer jeden wśród tuszy, które miałam do tej pory w całym chyba swoim życiu, więc polecam. I też do nich wracam. Naprawdę wracam. Zresztą teraz też mam, używam i jak mi się tylko skończy, to kupię kolejną. To jest najlepsza recenzja tych maskar Sky High z Maybelline. I to, kochani, już wszystko. Dajcie znać, jak Wam się to denko podobało. Piszcie koniecznie, czy jakieś produkty z tego denka też mieliście, używaliście, czy Wam się sprawdziły, czy nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Do zobaczenia. Pa, pa.